Niesamowite są nazwiska, które pojawiają się przy historii tej willi. Na przykład pojawia się Antoni Macierewicz, do którego swego czasu kierowca dziada wiózł tajemniczą przesyłkę. Co było w tej przesyłce? Zapytaliśmy o to Piotra Pytlakowskiego, który był znacznie bliżej tej historii. Dostawał też od dziada zlecenia, żeby woził od niego przesyłki w inne miejsce. I jednym z tych miejsc była ulica Piękna 31 w Warszawie. On twierdził, że pojechał do biura poselskiego, na którym widniało nazwisko na tabliczce, to jest to biuro Antoniego Macierewicza. W willi dziada świat się zatrzymał i czas się zatrzymał w roku mniej więcej 90. Co tak dawno, że nawet ja wtedy jeszcze nie pracowałem w życiu Warszawy. Znaleźliśmy kawałek życia Warszawy, leżał przy wejściu. 23 czerwca roku pańskiego 1990.